Na przystanku Woodstock pobity został dziennikarz. Można powiedzieć, że Grzegorz Miecugow znalazł się, historycznie rzecz biorąc, w znakomitym towarzystwie. Bolesława Prusa, który też został pobity na ulicy Warszawskiej, bynajmniej nie jako autor lalki, tylko jako autor artykułów publicystycznych. W towarzystwie Nowoczyńskiego, przedwojennego guru polskiej narodowej demokracji, w towarzystwie samego Stefana Kisielewskiego wreszcie, którego nieznani sprawcy napadli na warszawskiej Starówce zaraz po wypadkach marcowych 1968 roku. Z pewnością jednak Grzegorz Miecugow się z tego nie cieszy i chyba w ogóle nie ma z czego się cieszyć. Zdumiewające, że już się zaczęły jakieś dzielenie włosa na czworo, motywacji jakieś, doszukiwanie się. Podobno sprawca jest zwolennikiem Janusza Korwin-Mikkego. Ja trochę znam Janusza Korwin-Mikkego. Wiem doskonale, że on akurat jest za chłostą chuliganów. Czyli jednym słowem, gdyby miał pełnię władzy w kraju i gdyby sprawca tego ataku trafił w jego ręce, wiedziałby akurat, co z nim zrobić. Wydaje mi się, że również jest to taki moment, w którym czas powiedzieć żadnych ale, nie dzielić włosa na czworo i przekazać jasny sygnał całej polskiej opinii publicznej. To nie tylko dziennikarze powinni robić, również ci, którzy są przez nich obsługiwani na co dzień, że atak na dziennikarza w Polsce oznacza to, co atak na policjanta w Stanach Zjednoczonych. Jednym słowem, totalną eliminację. Kto to zrobi, jest poza grą.